Cześć! Witam Was na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj będzie test palety Zoewy Premier. Ja tą paletę dostałam na święta od siostry. Jeszcze jej nie używałam, była tylko zaswatchowana. Także zobaczymy, jak to wszystko wygląda i z czym to się je. Paleta wygląda tak. Taka zielono-granatowa, bardzo ładna. I jeśli chodzi o cienie, tak wygląda kolorystyka. Mamy trochę zieleni, trochę takiej zżółkniętej zieleni. Mamy borda, beże, trochę takie brązowe odcienie, coś tego typu. Będziemy się bawić głównie beżami, bordami. Nie będę na razie ruszać tych zielonych, zostawię je do innego makijażu. Zależy mi dzisiaj na takim efekcie uniwersalnym, żeby mi pasował do wszystkiego, bo niedługo idę na sesję zdjęciową. Także myślę, że te kolory będą odpowiednie i na sesję, i na dzisiejszy film. Tradycyjnie zaczynam od nałożenia korektora z Makeup Revolution Super Size Concealer and Define. Jest to oczywiście odcień C1. Będę go nakładać na powiekę. Nie nakładam go dużo. Na usta nałożę sobie przy okazji balsam z Bomb Cosmetics Watermelon. Ma naprawdę piękny zapach i fajnie nawilża. Teraz zrobię Wam taką małą przebitkę, aby pokazać Wam słoucze tej palety, jak to wygląda. No i przechodzimy do makijażu oczu. Pierwszym cieniem, którego będę używać, będzie ten beż. Nałożę go tuż pod brew. Jeśli chodzi o osypywanie, troszeczkę się osypują. Zobaczymy, jak będzie to wyglądać na powiece. Przypruszę sobie tutaj właśnie miejsce pod brwią. Z dwóch stron. Pędzelek, którym nakładałam beż, to jest Hakuro H77 tradycyjnie. Teraz biorę taki sam pędzelek, tylko oczywiście czysty. I będę na razie sobie nakładać zewnętrzny kącik i tutaj ku górze ten cień, taki brudny róż. Jeśli chodzi o pigmentację, naprawdę jest fajna. Ładnie się na razie buduje. Także fajnie plam nie robi. Ten róż już nałożyłam, jak widzicie. Fajnie się blenduje, bardzo ładny w ogóle kolor. I to samo oczywiście robię z drugim okiem. Teraz wezmę to najciemniejsze bordo i będę sobie przyciemniać zewnętrzny kącik oka. Ten już się nie osypuje aż tak. Ładnie przechodzą przez siebie, ładnie się łączą. Także fajnie, że ze sobą współpracują te cienie. Teraz ponownie granicę sobie rozblenduję tutaj z tym beżowym cieniem, tak żeby mi tutaj powstała taka ładna chmurka. Teraz nałożę sobie ten cień, on jest taki dosyć ciemny, na środek powieki. Słuchajcie, to jest na razie na tyle, jeśli chodzi o makijaż tutaj oczu. Podsumowując na razie tak szybko te cienie, bardzo mi się podobają. One nie są bardzo kruche i one mają pigment fajny. Dla mnie bardzo kruchymi cieniami są właśnie na przykład z Kat Von D. Bardzo źle się mi na nich pracuje. Jeśli chodzi o te, one nie są kruche, one są bardzo fajne. Troszeczkę się osypują, ale pod pędzlem, bo jeśli chodzi tutaj pod oczami, nie mam żadnego osypu, ewentualnie troszeczkę tego błyszczącego. Ale to wiadomo, bo nakładałam go też palcem, więc troszeczkę to inaczej wygląda. Ciężko mi określić ten kolor, bo to jest taki troszeczkę brudny róż. Taki trochę podchodzący pod brąz. Bardzo mi się ten kolor podoba. I ogólnie kolory bardzo fajnie ze sobą współgrają, także jestem na tak. Teraz zrobię sobie makijaż twarzy, podkład puder, konturowanie, brwi i tak dalej. A później po prostu przejdziemy do dalszego makijażu oczu. No i jestem z powrotem. Zrobiłam brwi, nałożyłam podkład, wykonturowałam sobie buzię, zostawiłam usta, bo będę testować dzisiaj moją nowość. Dostałam nam tak naprawdę makijaż oczu do końca. Chodzi mi tu oczywiście o dolną powiekę. No i o rzęsy. Dzisiaj nie będę przyklejać rzęs, zależy mi, aby nałożyć tusz.
tylko tusz, ale będę mocno przyciemniać dolną powiekę, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Pierwsze co, nakładam czarną kredkę z Golden Rose na linię wodną. Dziś sobie wziąłam lusterko i jest to. Teraz jeszcze rozświetlę sobie górną powiekę we wewnętrznym kąciku. Wezmę rozświetlacze z Revolution. To jest moja ulubiona paleta, ma super pigmentację, bardzo dobrą cenę, także polecam. Wezmę sobie ten rozświetlacz, otrzepię z nadmiaru. I teraz przejdziemy do makijażu dolnej powieki. Biorę sobie pędzelek, ten, który nakładałam, to ciemne bordo, czyli jest to Hakura H76. Nakładam oczywiście ponownie ten bordowy cień, zaczynam od ciemnego i nakładam go od zewnętrznego kącika do mniej więcej połowy powieki. Jeśli mnie oglądacie, wiecie, że ja bardzo lubię podkreślać dolną powiekę, dosyć nawet nisko zjeżdżając. Nie mam problemu z małym okiem, mam dosyć spore oczy. A nawet w sumie powiem wam, że pojadę tym bordowym niemalże do końca. I staram się najeżdżać troszeczkę na tą czarną linię, którą zrobiłam, na linii wodnej, aby troszeczkę rozmyć ten kolor tuż przy linii rzęs. Jeszcze troszeczkę przyciemnię sobie te zewnętrzne kąciki na górze tym bordem. Słuchajcie, zależy mi na jeszcze ciemniejszym efekcie dolnej powieki, a z tą paletą tego nie zrobię, więc użyję czarnego cienia z palety Maxineczki ze współpracą z Revolution Beauty Legacy. Jest cień o nazwie Night i jego użyję na dolną powiekę jeszcze, tylko że tak do połowy mniej więcej, głównie w zewnętrznym kąciku. Nakłożę sobie tutaj w zewnętrznym kąciku tego czarnego cienia. Te cienie się dosyć osypują, a nie chcę sobie zrobić tu embarazu. I rozmyję sobie to troszeczkę czystym pędzelkiem, żeby mi to ładnie przychodziło jedno w drugie. Dam sobie jeszcze troszeczkę go na górę. Dosyć mocno mi to wyszło, ale się cieszę, bo taki chciałam właśnie efekt podbitych oczu. Nakładam tusz. No i dolna. Jeszcze bardzo delikatnie tym czarnym cieniem przyciemnię sobie ten zewnętrzny kącik na górze oka, ale to tak bardzo delikatnie, żebym miała takie chociaż trochę przejście. No i zostały nam tak naprawdę dwa kroki. Pierwszy to usta. Słuchajcie, ostatnio zakupiłam moją wymarzoną pomadkę. Mówię tutaj o pomadce matowej z Huda Beauty. Jest to odcień Sugar Mama. Taki bardzo nudziak. Bardzo fajnie będzie wyglądać z tym makijażem, bo jest on dosyć mocny. Pomadkę oczywiście kupiłam w Sephorze. Jeszcze zapomniałam wspomnieć, że tą paletkę też można kupić w Sephorze. Kosztuje około 89 zł. Chciałabym zrobić taki delikatny efekt ombre, więc wypróbuję dwie konturówki. Jedną mam z Sien, jest to numer 4. Kupiłam ją w Lidlu jakiś czas temu, już o niej wam wspominałam. A druga jest z Pierrine, numer 07. Zobaczymy, który kolorek będzie bardziej zbliżony do tej pomadki. Okej, z Pierrine jest taka dosyć mocna, czerwona. Ta Sien jest taka, a pomadka tak, jest taka. Pomadka jest ciemniejsza od tej konturówki, więc tą konturówką tak naprawdę nie zrobię nic. To jest za bardzo czerwone. Użyję tej czerwonej. Pokombinuję. Zobaczymy, może mi wyjdzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nigdy nie robiłam ombre. No i jeszcze trochę właśnie tej pomadki. Nałożę tak minimalnie po prostu tutaj na wewnętrznym obszarze ust, żeby sobie to rozświetlić i sobie już to przyklepię palcem. Ostatni krok to Hourglass. Moje cudo, najwspanialsze. Nakładam oczywiście na całą twarz, aby ją rozświetlić. Kochani, przechodzimy do podsumowania palety. Super sprawa. Paleta jest naprawdę fajna. Można z niej zrobić dzienniaka. Można z niej zrobić ślubniaka. Można z niej zrobić wieczorniaka. Można zrobić z niej
wszystko. Słuchajcie, beże spokojnie, naprawdę można użyć do dzienniaków, można użyć właśnie do ślubnych makijaży. Borda świetnie wyglądają w ślubnych makijażach, bardzo często maluję tak klientki. Jeśli lubicie zielenie, takie zżółknięte zielenie, to jest paleta idealna dla Was. Mi ona troszeczkę przypomina jesień, ale dało się z nią zrobić naprawdę rewolucję na powiece, więc jest naprawdę warta swojej ceny. Kosztuje około 89 zł, ale nie jestem pewna, napiszę Wam gdzieś tutaj obok, bo nie wiem ile dokładnie. Można ją kupić w Sephorze. Jeśli chodzi o podsumowanie, napiszę Wam na pewno w opisie, jak to wyglądało przez cały dzień, jak mi się trzymało, bo niestety nie będę miała możliwości nagrać nic wieczorem dodatkowo. I jeden bardzo ważny apel, słuchajcie, filmy od tego tygodnia będą pojawiać się co niedzielę. Czasem wstawię film na tygodniu, jeśli tylko będę miała czas. Chciałam po prostu zachować taką regularność, a nie, że czekacie na film 6 dni, czekacie nagle 8 dni, a nagle po 3 dniach jest nowy film. Będzie regularność, będzie co niedzielę film i czasem na tygodniu, jak mi się po prostu uda nagrać. Zapraszam Was na mojego Instagrama, tam jestem częściej niż tutaj, możecie do mnie zajrzeć, zostawić follow. Jeśli chodzi o YouTube'a, fajnie, jeśli mnie zasubskrybujecie, zostawicie komentarz, dacie łapkę w górę i będziecie ze mną na bieżąco ze wszystkimi filmami. Zapraszam również do reszty moich filmów. Trzymajcie się ciepło. Cześć!